I mój pierwszy gość, profesor Jan Hartmann, filozof. Dzień dobry, Uniwersytet Warszawski. Jagielloński jeszcze cały czas? Jeszcze wciąż. Tak, tak. Czyli pan łączy to, co najlepsze w Krakowie i Warszawie. Przez jakiś czas, tak. Jak pan zareagował na nominację pana Andruszkiewicza? No byłem dosyć przerażony, bo to jest taki kazus Miśkiewicz bis, ale bardziej Misiewicz, tak, przepraszam, bardziej hardkorowy. Ale ja nie sądzę, żeby za tym kryła się jakaś wielka intryga, żeby to była jakaś przebiegła machinacja. Myślę, że to jest taka niefrasobliwość, zwykła głupota. Że to było tak, ja myślę, że tak, że po prostu stary Morawiecki powiedział synowi, a tam jest taki fajny chłopak, oni się lubią, bo tam mieli problemy. A gdyby to pomiędzy wielką intrygą, a czystym przypadkiem, albo ktoś komuś coś szepnął, jest jeszcze taka przestrzeń, gdzie ja bym spróbował się wcisnąć interpretacyjnie. Czyli, czy nie było to na zasadzie, zróbmy pewną manifestację. Nawet ktoś taki jak Andruszkiewicz może zrobić karierę, czyli młodzi ludzie, na przykład z prowincji, mogą liczyć na awans, jak długo Prawo i Sprawiedliwość będzie u władzy, a ostra, bardzo ostra krytyka ze strony liberalno-wielkomiejskiej, powiedzmy w ten sposób, tylko pokazała ten właściwy spór podziału, tak jak niektórzy w PiS-ie chcieliby go namalować, nie? Ja myślę, że pan bardzo przecenia tę kategorię polityków. To są bardzo prowincjonalne klimaty. Ten starszy pan Morawiecki jest, powiedzmy sobie, znany dosyć z połączenia radykalizmu i niefrasobliwości. Na syna ma bardzo duży wpływ. Też nonszalancja taka. Oni, wiadomo, jakieś listy tam rejestrowali, kupowali jakieś nazwiska, tam martwe dusze, mieli problemy potem z prokuratorem. Ginęły jakieś akta sprawy. To takie rzeczy łączą ludzi. Andruszkiewicz to jest po prostu człowiek... To jest, wie pan, dyskusyjne, panie profesorze, czy jak dzisiaj w państwie PiS giną akta z prokuratury w odpowiednich sprawach, czy to znowu jest przypadek, niedopatrzenie, niefrasobliwość, czy to jest system? No dobrze, no ale mówię, że jak się bierze udział w takich machinacjach, bo to jest taka moralność, taka małomiasteczkowa. No, dobry chłopak, swój, dobrze gada, dobrze myśli, zdrowo myśli, synu, weź go, synu. Dobra, a sprawa ustawy antyprzemocowej. Czy to też niefrasobliwość? Ktoś coś podrzucił? To jest tak, że oni tam do końca nie kontrolują, powiedzmy sam Kaczyński tak do końca nie kontroluje tego, jak tam w jego środowisku funkcjonują ludzie. Nawet od Rydzyka. Do Centrum Legislacji, Rządowego Centrum Legislacji trafia projekt. Ale... rosyjsko-sowiecki w duchu i w treści. Ale to oni znowu tego... W tym sensie przypadek, że no tam są różne frakcje. Jest tam frakcja ryzykowa, jest tam Opus Dei, są tam fundamentaliści katoliccy. I to nie jest tak, że oni są tam bardzo dokładnie sterowani, kontrolowani przez centralę i Kaczyński ma namiary na to podgląd, co tam nasi fundamentaliści od Rydzyka robią, a co tam robi Opus Dei. To on tego tak nie robi. No to dobra, nie jest tak silny, nie jest tak wydajny. No po prostu się dzieją takie rzeczy dosyć przypadkowo. Czyli w szerszym planie, czy pan widzi ślady, dowody wskazujące na to, że idziemy w stronę wschodu i idziemy w stronę polexitu? Czy to jest seria, jak to była seria, była taka książka dla dzieci, nieszczęśliwych zdarzeń? Ja myślę, że nie ma takiego planu. To tam się nie dzieje tak wiele zgodnie z planem. Bo nie jest tak, że Kaczyński jest jakimś wyrachowanym szatanem, który kombinuje, jak Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej. Oni po prostu nie szanują Unii, traktują to jako źródło pieniędzy, korzyści. Nie myślą w kategoriach racji stanu. Wydoić i pogonić, właśnie coś takiego. I są po prostu najzwyczajniej dość głupi, dość nieodpowiedzialni, motywowani przez rozmaite urazy, kombinacje, a poza tym sterowani w dużej mierze przez gang, mafię, która tam się gdzieś tam na kulisach państwa rozrosła. Czy PiS uważa pan za partię mafijno-gangsterską? No to znaczy, to tam w tle jest, to tam mafiozi sami jakby z ducha nie są partyjni, no ale to, co pokazuje obecna sytuacja wokół KNF-u, prawda, to, co się dzieje ze skokami z KNF-em, Glapiński i to wszystko, co się z tym wiąże, Chrzanowski, to pokazuje, że oni są zupełnie bezkarni. To nie jest już kwestia korupcji, państwa skorumpowanego, gdzie tam, nie wiem, ojciec makijażystki prezesa i kuzyn prezesa zajmują jakieś stanowiska,
blisko i tak dalej, i tak dalej. To jest inny poziom, to jest po prostu gangsterka, wymuszanie rozbójnicze, jakieś bardzo... Czyli pan uważa, że takim charakterystycznym rysem tej władzy byłby nihilizm połączony z nieudolnością i gangsterstwem? Znaczy oni nie chcą być gangsterami, te gangsterzy ich sobie owinęli wokół palca. No przecież dlaczego Glapiński płaci młodej kobiecie 70 parę tysięcy miesięcznie? A może to jest wschodnia mentalność? Nie, to nie jest tak. On nie płaci. Niby państw centralny, ale tak naprawdę mój, ja tu jestem prezesem, to płacę asystentkom. Nie, zupełnie. Wszystko musi mieć swój cel. To jest dużo pieniędzy. On już się nie płaci za to, co wszyscy myślą, co i owszem. On płaci za to, żeby ona wzięła, żeby każdy mógł zobaczyć, że proszę bardzo, ja robię co chcę, jestem całkowicie bezkarny. Kaczyński nie jest w stanie mnie wyrzucić, nikt nie jest w stanie mnie ruszyć. No tak samo Ziobro prowokuje Kaczyńskiego, żeby wszyscy mogli zobaczyć, że Kaczyński nie jest wszechwładny, że Ziobry nie ruszy, bo po prostu Ziobro ma kwity. Kwapiński ma kwity. Wszyscy mają kwity. Czyli taki wolontaryzm, bezprawie i prostactwo jako manifestowania swojej pozycji? Tak. Znaczy, to, ale to jest przez przypadek, jeżeli ktoś płaci miesięcznie 70 parę tysięcy komuś tylko za to, żeby pokazać, że się ma jakąś siłę, no to jest przemyślany gest, to nie jest jakaś taka niefrasobliwość. No dobrze, ale w takim razie opisuje pan brutalnie i surowo tę władzę i na chłopski rozum, jak ludzie w Polsce słyszą, że pan szef Narodowego Banku płaci po ponad 70 tysięcy swoim asystentkom, to szlak ich powinien trafić. Tymczasem widzimy dzisiaj nowy sondaż, PiS-owi rośnie. Ale we wschodniej Europie, czy też w Azji, to tak działa. No, na Ukrainie też żadnego oligarchy nie będzie kompromitowało to, że jest bogaty, czy to, że tam zatrudnia i opłaca jakichś urzędników ponad stan, prawda? To jest normalne. W mentalności wschodnioeuropejskiej to się mieści. To naprawdę jest bardzo naskórkowe u nas. Taka kultura liberalna, protestancka, praworządna, taka państwowa, taki etos państwowy i demokratyczny, to te rzeczy się w Polsce jeszcze nie utrwaliły. Ale to z tego, co pan profesor mówi, wynika, że mamy, czy będziemy mieli w tym roku z jednej strony referendum pod tytułem czy zostajemy na Zachodzie, czy idziemy na Wschód, tak. Ale w jakimś sensie to jest referendum pod tytułem kim my jesteśmy? Kim jesteśmy? Co my mamy w sobie? Ale jak zaczniemy myśleć... Jeśli pana diagnoza, jeśli pana opis sytuacji w kontekście tego sondażu jest trafny, to wynikałoby z tego, że nawet jakby opozycja wygrała te wybory, to tego wschodu w Polsce jest tyle. Tak, oczywiście, ale to nic takiego strasznego. No, po prostu musimy się zderzyć z rzeczywistością. Tak jak my się musimy zderzyć z tym, że mamy ponad 50 lat, no to Polska się... Ja się czuję na mnie i się wcale nie zamierzam z tym zderzyć. Ja się właśnie chcę z tym zderzyć. I w polityce też trzeba się zderzyć z rzeczywistością. Jesteśmy krajem wschodnioeuropejskim. Powinniśmy się porównywać bardziej do Ukrainy czy Kazachstanu niż do Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Tam jest nam bliżej. Oczywiście możemy i powinniśmy... Bliżej jest mentalnie, tak. Tak? Polska, nie jesteśmy w połowie drogi, tylko bliżej. No jak pokazują ostatnie lata, jesteśmy bliżej. Nam się naprawdę bardzo wiele wydaje. No ale czas, trzeba dorosnąć i ten czas iluzji i marzycielstwa się kończy. Czyli, teraz albo wygramy ten rok, albo przegramy. To jest walka o wszystko. Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że mentalność powoduje, że tak zwany blok wschodni jest... Odbudowuje się, samoistnie. Jesteśmy kulturowo krajem i społeczeństwem wschodnioeuropejskim. To jest punkt wyjścia. Chcemy się przenieść trochę mentalnie na Zachód. To bardzo długo trwa. Przed wojną mieliśmy na to parę lat. Teraz wykorzystaliśmy ćwierć wieku i jesteśmy dosyć zaawansowani w tym procesie, ale nadal jesteśmy społeczeństwem wschodnioeuropejskim. Tu są takie reguły mniej więcej jak na Ukrainie. No i jeżeli chcemy zrobić kolejny krok w stronę cywilizacji zachodniej, to musimy obalić tę władzę, musimy odbudować. A teraz na poziomie politycznym, i teraz mówię nie do filozofa Jana Hartmana, tylko do kogoś, kto był i wciąż jakoś tam jest. W obrzeżach polityki. Tak. No. I czy jak pan widzi opozycję, i jak mówię opozycja, to mówię wszystko razem, SLD i Biedronia po, nie wiem, nowoczesną, prawicową część PSL, czy konserwatywną część Platformy. Czy jak pan patrzy na to opozycyjne spektrum w całości, czy pan widzi w tym siły
przepraszam, mental, jak się teraz często mówi, wolę i determinację, które uprawdopodobniają zwycięstwo Zachodu w Polsce. Tak, ostatnio. Niestety to już jest bardzo późno. W ostatniej chwili oni poszli po rozum do głowy. Myślę, że Schetyna jest zdeterminowany i inni przywódcy, Kosiniak-Kamysz, Czarzasty, także jakoś Zandberg, są zdeterminowani, żeby pójść razem. Wybory Zandberg też? Zandberg się porozumiał z Czarzastym, więc tym samym, jeżeli Lewica będzie współpracować ze Schetyną, to, no to i Zandberg też. Na szczęście są te wybory europejskie. Wszyscy tak strasznie chcą być tymi europosłami, że to niezwykle jednoczy, bo każdy wie, że sam się nie przebije, więc tutaj połączenie jest jedyną możliwością i to jest niestety, no to jest taki incentive, taka zachęta finansowa, ale niech i to będzie. Więc eurowybory... Czyli pan wierzy w zjednoczenie opozycji? Znaczy w tej chwili ona się jednoczy no troszkę... No tak, ale jednocześnie mamy ten sondaż, który pokazuje, że Nowoczesnej to już prawie nie ma. Tak. A Platforma też straciła, czyli to połykanie Nowoczesnej wygląda przynajmniej na teraz, efekt ma odwrotny od zamierzonego. Ale wszyscy rozumieją, że na jednej liście będzie więcej mandatów i teraz w tych wyborach i w tych następnych, to już poza Biedroniem wszyscy zrozumieli. I jednak wspólny start zarówno w wyborach do euro, jak i potem do Parlamentu Krajowego jest bardzo prawdopodobny, bo ludzie się uczą, co to jest ten dąd. Przychodzi ktoś, tłumaczy, ile to będzie tych mandatów i tak dalej, jak krowie na miedzy. Dąd jest taki, że 40 to jest dużo więcej niż 20 plus 20. No więc właśnie, więc ludzie to powoli zaczynają rozumieć, nawet jak mieli 3 minus matematyki w szkole, a wybory europejskie to jest, powodują, że... Ale w europejskim nie ma dąta. Częściowo jest, to jest skomplikowane, ale ludzie tak strasznie chcą mieć jakąkolwiek szansę, że dostaną się do Europarlamentu. To są takie korumpujące wybory, przez to, że tam wisi nad tym ta chciwość, to odium tej chciwości. Ale chociaż nie chciałbym, panie profesorze, żebyśmy byli fair. Bo to też nie jest tak, że wszyscy na tych listach, to oni potem są bogaci po pieniądze, że to jest główny, jedyny... Nie, niektórzy są zamożni. Nie, ale to jest bardzo... Tak, społeczeństwo tak to postrzega, jako, no bo to jest tak niestety... to nie jest wina tych kandydatów, no ale to po prostu jest bardzo mocno takie korumpujące. Więc wszyscy bardzo chcą mieć choćby cień szansy, że tam zagrają. Chcę dotknąć konkretu, którego pan dotknął, bo to jest istotne, pan zna te klimaty lewicowe, czyli... Z pana wiedzy wynika, że razem pójdzie z SLD? Znaczy na pewno, znaczy, o ile wiem, już, ale to Czarzasty mówi otwarcie, że z Zandbergiem się dogadał. Ja bardzo liczę na to, że tak będzie, bo to jest test do wyborów parlamentarnych. Do wyborów parlamentarnych już prawie wszyscy zrozumieli, trzeba iść razem. Ale pan powiedział, że Biedron nie rozumie. Myślę, że on nie rozumie, bo, ja myślę, bo że jeszcze on rozumie. A ja myślę, że on jeszcze na lekcji matematyki nie był. Poza tym to jest, bo on robi po prostu projekt Palikota. To jest Palikot BIS, próbuje robić lepiej to, co się Palikotowi nie udało. Myślę, że Palikot... Może to jest lepszy czas. Może, ja wiem, nie. Na taki show, który on proponuje, nie. Za chwilę będzie bardzo taka poważna, godnościowa konferencja Kodu, gdzie Kod pokaże swój dorobek i swoje plany na przyszłość, a parę dni później będzie show Biedronia. I to będzie można porównać sobie... I wie pan oczywiście, że to bardziej atrakcyjny będzie ten drugi. Tak, tylko że w dłuższej perspektywie robienie z polityki show będzie przynosić znacznie gorsze efekty niż praca organiczna. Nie widzi pan w tym substancji? Bo są jakieś zespoły programowe, jacyś... Widzę Palikota i wiem, że są w stanie te 6-7% mieć. I teraz jest pytanie, czy są egoistami i zadowolą się tym i nie oglądając się na Polskę. Ale to pan jego zna, to niech pan powie. Znaczy jak znałem Biedronia, to on jeszcze nie był jakimś egoistą, narcyzem i na pewno bym go bronił i twierdził, że on się przyłączy do koalicji. Ale dzisiaj, skoro on się tak odżegnuje, rzuca mandat radnego, co jest moim zdaniem bardzo nieetyczne, to tracę to przekonanie, tracę pewność. Kandydowanie według pana... Pod tytułem chcę kandydować w eurowyborach, ale nie chcę być eurodeputowanym, to jest okej, czy nie jest okej? Znaczy to jest taka machinacja, no nie wiem, jak no może mój partner będzie w eurowyborach. No, to jest na pewno niefajne i niezręczne w ogóle budować projekt polityczny pod kasę, pod eurowybory. Dobrze, to są bardzo szczególne wybory i nie należy zaczynać wiarygodnej polityki od zdobywania intratnych stanowisk. Ale z drugiej strony pada hasło. Tutaj już słyszę, że Hartman to też się okazuje tym platformerskim betonem i tak naprawdę jednak jest demokracja, jest pluralizm, jest nowy projekt, dajcie ludziom się organizować, jest grupa wyborców, którzy mają podziurki w nosie platformę, nie będą na nią głosować, może powstanie coś nowego, może będzie miało 11%, może się sumuje
Znaczy, PR-owcy mówią pewnie Biedroniowi, że ty słuchaj, że jak chcesz pozbierać palikociarnie, to musisz im mówić, że nigdy nie będziesz w PO, nigdy nie będziesz w PO, bo to jest taki, takie hasło za zbuntowanie. No widzimy, że przedwczoraj jest zwalenie w Giertycha, a wczoraj w Nowacka. No ale to przynajmniej trzeba kolegom powiedzieć po cichu, ale tutaj nie widać żadnych sygnałów, że on się zamierza zachować odpowiedzialnie, ale no jeszcze jakąś zachowałem drobinkę wiary w niego, że on się będzie zachowywał odpowiedzialnie, ale też 6-7% będzie kontrolował, z tego być może odrobina dotąd niegłosujących, co by było bardzo oczywiście cenne. No ale o wyniku wyborów, jak wiemy, może zdecydować procent, dwa? No może. Także ja jestem trochę zaniepokojony tym, co robi Robert Biedroń, ale na pewno wszyscy są na niego otwarci i czekają, zarówno ta furtka lewicowa, jak i ta furtka prawicowa. To proszę jeszcze powiedzieć, jakby pan, jako człowiek, jak pan się określił, będący na obrzeżach polityki, no, ponieważ tu emocje między Biedroniem, ruchem Biedronia, Platformą, zwolennikami Platformy wydają się buzować, no, choćby na mediach społecznościowych, to myśli pan, że lepiej próbować okiełznać te emocje, czy, a właśnie niech sobie wybrzmieją, zmierzmy się z tym, a potem ewentualnie tak człowiek się połączy. Nie, ty w tej chwili trzeba już listy budować, to już się rozmawia o konkretach. W tej chwili karty są w ręku Schetyny. To jest wielka rozgrywka. Albo Schetyna stanie na wysokości zadania i to wszystko poukłada i twardą ręką przeprowadzi całą klasę polityczną przez wybory i złoży hołd Tuskowi jednak, bo Tusk musi wrócić. Już to chyba zrobił. Ale musi mieć przygotowane, co innego symbolicznie, a co innego przygotować kampanię, cały ten powrót logistycznie. Nie wiem jeszcze, czy Tusk chce startować. Ja jestem prawie pewien, że tak, bo co ma robić? Przecież on ma 60 lat, no co ma iść, będzie te sweterki na drutach robił, no musi. Nie, to objąć jakieś stanowisko w Europie, coś innego. Nie sądzę. Myślę, że to jest dla niego, dla jego życiorysu sprawa fundamentalna. Ostatecznie wygrać tę rozgrywkę. Albo ostatecznie przegrać i pogrzebać wszystko. No więc on oczywiście, jak będzie miał złe sondaże, no to nie wróci, no ale to też zależy od Schetyny. Ja w tej chwili wszystkie reflektory i wszystkie oczy są zwrócone na Grzegorza Schetynę. Najbardziej krytykowanego, mam wrażenie, w tej chwili polityka w Polsce. A dobrze, trzeba krytykować i patrzeć tak na ręce, ale ten człowiek wie, że to jest kulminacja, akme, to jest szczyt jego życia. I on po prostu musi wygrać ze sobą, musi poskromić te swoje partyjniackie, takie kombinatorskie, egoistyczne narowy i musi po prostu stać się mężem stanu. Tak jak Tusk stał się mężem stanu w pewnym momencie, to teraz przyszła kolej na Schetynę. Albo jemu się uda, no niestety, nie wyrósł żaden inny przywódca, nikogo tak nie może zastąpić w tej roli. Za chwilę, bo to już niedługa chwila, parę miesięcy, a może nawet dwa miesiące, wielki test przed Polską, a wcześniej wielki test przed Schetyną. Tak jest. Pan profesor Jart Hartmann, bardzo panu dziękuję.